Zmarzmy się. Boże, Ty nas wprowadziłeś na drogę wiodącą do wiecznego zbawienia. Spraw niech wielkanocne sakramenty pomnożą w naszych duszach łaskę, abyśmy się stali godnymi Twoich darów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Więc ta niedziela, którą teraz będziemy mieli za tydzień, no to ona jest bardzo pełna łaski dla nas, w naszej parafii, naprawdę. Więc o tym pamiętajcie. I przy tej okazji, no właśnie jak już przy Janie Pawle II jesteśmy, to teraz będzie kolejne właśnie to uwielbienie z Janem Pawłem II. Z piątku na sobotę, a więc w piątek o 15 w godzinie miłosierdzia zaczynamy i w sobotę o 15 kończymy. Dla tych, którzy nie wiedzą, no to jest po prostu taki czas szczególny. Jest 24 godziny adoracji Najświętszego Sakramentu i uwielbienie. Przyjeżdżają wspólnoty i zespoły muzyczne z całej Warszawy i prowadzą każdy po godzinie czy tam po dwie uwielbienie. Tutaj całą noc, słuchajcie, się dzieje, no jest fantastyczna. Taka nawet mimo pandemii i ograniczeń właśnie tutaj w kościele, no to jest to naprawdę piękna uroczystość i też pełna ducha, pełna łaski. Także zapraszamy. To w piątek, a w tygodniu też przypominamy tym, którzy uczestniczą w katechezach, bo była mała przerwa na święta, że już w tym tygodniu normalnie wtorek i czwartek 19:15 katechezy też są. No i dobrze. Moi drodzy, to życzymy Wam błogosławionego i pełnego łaski dzisiejszego dnia i okresu wielkanocnego. Jak mówi papież Franciszek, dobrego obiadu. I teraz już na zakończenie jeszcze tylko odmówmy suplikację. Od powietrza, głodu, ognia i wojny. Od powietrza, głodu, ognia i wojny. Od powietrza, głodu, ognia i wojny. Od nagłej i niespodziewanej śmierci. Od nagłej i niespodziewanej śmierci. Od nagłej i niespodziewanej śmierci. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy.